Kochani, chciałbym dzisiaj mówić o tym, żebyśmy byli blisko Pana. I żeby rok 2007 był rokiem takiego szczególnego przeżywania naszego Pana w codziennym naszym życiu i waszym życiu. Tak bardzo się cieszę, że właśnie przyszło mi dzisiaj otwierać ten rok w waszym zborze i dlatego otworzę go Słowem Bożym z Księgi Izajasza 55:6. Otwórzmy sobie Księgę Izajasza, rozdział 55, wiersz 6. Przepraszam, że się nie przedstawiam, ale ponieważ będziemy mieli jeszcze dużo okazji, żeby się spotkać, to na którymś nabożeństwie może więcej coś o sobie powiem. A dzisiaj, kochani, otwórzmy sobie Izajasza 55:6. Słowo Boże mówi tak, i to chciałbym wam, kochani, zadedykować i zostawić. I chciałbym, abyście zapamiętali. Izajasz 55:6. To jest moja dedykacja dla was na rok 2007. I kochani, niech to słowo towarzyszy wam, a zaraz powiemy, co to słowo głębiej może oznaczać. Pisze tak, szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko. Chciałbym, abyśmy może przeczytali go głośno wszyscy razem. 3, 4. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Właśnie dopóki jest blisko. Dzisiaj wyśpiewaliśmy kilka pieśni, tak sobie zapisałem. Pierwsza pieśń, którą śpiewaliśmy, brzmiała następująco. Był taki dzień w moim życiu, gdy Jezus przy mnie stanął. Druga pieśń natomiast przeniosła już nas do kolejnego naszego spotkania z Jezusem, kiedy Pan Jezus spotka się z nami twarzą w twarz i zaprosi nas do Nowego Jeruzalemu. Czyli kochani, zobaczcie, spotykamy się z Panem Jezusem na swojej drodze. Pan Jezus przychodzi do nas jako do grzeszników, prawda? Wyznajemy nasze grzechy, wyrzucamy nasze grzechy, patrzymy w Pana Jezusa twarz, przyjmujemy Go do swojego serca, zaczynamy Go kochać i kończy się nasze życie również spotkaniem z Panem Jezusem, który przeprowadza nas przez Jordan i wprowadza nas do ziemi obiecanej, do Nowego Jeruzalem. Ale co w międzyczasie? Kiedyś pani zadała takie zadanie domowe dzieciom i Jasiu napisał, pani powiedziała, że macie opisać dwie historie, kiedy to sprawiliście przyjemność w czasie weekendu. Jasiu napisał, dwa razy sprawiłem przyjemność mojej babcie. Raz, kiedy przyjechałem i mnie witała, a potem, kiedy odjeżdżałem i też mnie witała, żegnała z radością, bo trochę narozrabiałem. I kochani, tak często wygląda nasze życie chrześcijańskie. Witamy się z Panem Jezusem, a potem byśmy chcieli, żeby Pan Jezus nas przywitał już w Nowym Jeruzalem. A w międzyczasie, no to różnie bywa. Ale to słowo, kochani, powiada, szukajcie Go, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. I dzisiaj właśnie chciałbym coś powiedzieć na ten temat. Być blisko swojego Pana. Kochani, nie być blisko tylko wtedy, kiedy się nawracaliśmy, wtedy, kiedy przeżyliśmy chrzest Duchem Świętym, albo wtedy, kiedy będziemy w Nowym Jeruzalem spotykać się z naszym Panem, ale być blisko z Nim codziennie. Codziennie być blisko swojego Pana, a co to znaczy i jakie błogosławieństwa z tego wynikają, to za chwilę będę chciał razem z wami o tym pomyśleć i, kochani, nad tym się zastanowić. Być blisko swojego Pana, to jest właśnie tytuł mojego dzisiejszego przemówienia. I chciałbym się oprzeć, kochani, na pewnej historii, która zapisana jest w Słowie Bożym i to w drugiej Księdze Królewskiej w rozdziale 2. Druga Księga Królewska, otwórzmy sobie rozdział 2, bardzo piękna historia, być blisko swego Pana. Tak zatytułowałem dzisiejszą moją usługę i tak, kochani, zatytułowana jest również, możemy tak zatytułować, kochani, ten rozdział 2, Księgę Królewską, rozdział 2, być blisko swojego Pana. I kochani, to jest taka piękna historia o Eliaszu, który nazwany jest tutaj Panem. Eliaszu, który miał swojego sługę i tym sługą był Elizeusz. I kochani, ten rozdział opowiada o niebowzięciu Eliasza w wozie ognistym i Eliasz, przygotowując się, kochani, do tego wejścia do nieba, powiada Elizeuszowi, swojemu słudze, słuchaj, ja muszę iść tam, a potem po raz drugi mówi, muszę iść tam, a potem po raz trzeci mówi, muszę iść tam, ty tutaj zostań. I Elizeusz, kochani, zdecydowanie i stanowczo powiedział, ja nigdzie nie pójdę, ja Ciebie nie zostawię, ja chcę być blisko Ciebie. I kochani, ta historia jest bardzo wzruszająca i opowiada nam o błogosławieństwach, które Elizeusz przyjął, dlatego że chciał być blisko swojego Pana.
I zobaczmy, drugi rozdział drugiej księgi królewskiej. I kochani, chciałbym odczytać może pierwszych kilka wierszy. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal i rzekł Eliasz do Elizeusza: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I stąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu, i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli obaj. Piękna historia, prawda? Trzy razy Eliasz powiada do Elizeusza: pozostań tutaj, ale Elizeusz wiedział, że coś się szykuje. Wiedział, kochani, że może coś stracić. I dlatego powiedział, kiedy trzy razy Eliasz zaproponował Elizeuszowi: pozostań tutaj, Elizeusz powiedział: Panie, tam gdzie Ty pójdziesz, tam ja pójdę, ja Ciebie nie opuszczę. I właśnie dlatego też, kochani, zatytułowałem moje przemówienie: być blisko Pana, nie opuścić swojego Pana, bo można bardzo dużo stracić, a kiedy żyjemy blisko Pana, naprawdę przeżywamy cudowne błogosławieństwa. I takie przeżył też Elizeusz i za tym właśnie o tym będę chciał powiedzieć. Czyli zobaczcie, w wierszu drugim, w wierszu czwartym i w wierszu szóstym trzy razy Elizeusz zadeklarował: ja Ciebie nie opuszczę, ja chcę być blisko mojego Pana, ja chcę być blisko tego mojego przyjaciela, z którym żyję. Jeśli chcesz coś przeżyć, bracie i siostro, nie opuszczaj swojego Pana. Nasze życie wygląda tak, że mamy bardzo dużo pokuszeń. Mamy, kochani, bardzo dużo czasu, który możemy spędzić bez Pana. Mamy bardzo dużo przyjemności, które kłaniają nam się. I kochani, to wszystko może spowodować, telewizor, inne rzeczy, że po prostu gdzieś opuszczamy naszego Pana i gdzieś w naszą wędrówce w roku 2007 możemy wyruszyć bez naszego Pana. Nie warto. Warto, kochani, dzisiaj chciałbym to mocno podkreślić, chciałbym zachęcić nas do takiej modlitwy, jaką złożył Elizeusz. Panie, nigdzie bez Ciebie nie wyruszę. Ja wiem, że z Tobą warto iść, ja chcę iść z Tobą w cały rok 2007. I kochani, kiedy idziemy z Panem, to Pan uczy nas nowych rzeczy i przeżywamy naprawdę wspaniałe błogosławieństwa. Ale kochani, nie wszyscy tak robili. Zobaczcie, kiedy czytamy wiersz siódmy. Poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Chciałbym porównać tutaj, kochani, te dwie kategorie ludzi. Elizeusz to człowiek, chrześcijanin, który wyraźnie, jasno zdeklarował: Panie, ja Ciebie nie opuszczę. Panie, ja nie chcę być tylko obserwatorem. Panie, ja nie chcę z daleka patrzeć na Twoje dzieła. Ja chcę być w środku wydarzeń. Ja chcę być w centrum tego, co Ty przeżywasz. Ja to chcę przeżywać. Tam, gdzie Ty idziesz, ja chcę iść. To, co Ty widzisz, ja chcę widzieć. Na to, co Ty czynisz, ja chcę czynić. To był Elizeusz. I kochani, na tym chyba polega chrześcijaństwo. Ale zobaczcie, kochani, była druga grupa chrześcijan. I Biblia określa ich uczniowie proroccy, którzy jakby trochę inne chrześcijaństwo praktykowali. Oni sobie stanęli z daleka. Oni nie byli blisko Pana. Oni byli tylko z nazwy uczniami prorockimi. Ale tak prawdę mówiąc, ich nie interesował Pan i nie interesowały wydarzenia, które miały miejsce w życiu ich Pana. Eliasza, bo Eliasz był ich panem. I stanęli z daleka. I z daleka obserwowali. Eliasz z Elizeuszem idzie. Elizeusz trzyma się go krótko. Powiada: nie opuszczę cię, aż trzy razy. A uczniowie sobie stanęli. Oni mieli piknik. Na górce sobie stanęli, rozłożyli sobie koce i sobie z góry obserwują, co też ich pan będzie robił. Kochani, zobaczmy dwie kategorie chrześcijan.
możemy iść za Panem, możemy być blisko Pana, albo możemy iść za Panem i z daleka tylko obserwować, co też się dzieje w życiu chrześcijańskim, na polu misyjnym, w darach Ducha Świętego, w naszym codziennym życiu, które przeżywamy z naszym Chrystusem. I kochani, po kolei zobaczmy, jakie to błogosławieństwa przeżył Elizeusz i jakie chwile rozczarowania przeżyło tych 50 proroków. Kochani, nie chciałbym wyciągać daleko idących wniosków, ale jeżeli ma być tak w Kościele, że jest 1 do 50, to warto się nad tym zastanowić, w której grupie ja jestem. Patrzcie, jeden, który chciał być blisko Pana, ale aż 50, którzy stali z daleka. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, 25 rozdział, to tam Biblia mówi, że 5 na 5, prawda? 5 głupich, 5 mądrych. Ale w każdym razie Biblia wszędzie, nie określając konkretnie, procentowo, wszędzie podaje, kochani, że Kościół składa się z tych, którzy przeżywają, z tych, którzy są blisko Pana, z tych, którym bardzo zależy, którzy chodzą za Panem, którzy przeżywają, którzy modlą się do Pana, którzy pokutują, którzy chcą być blisko Ducha Świętego, ale też jest grupa druga chrześcijan, którzy nie mają oleju, którzy zaniedbali modlitwę, którzy nie chodzą w białych szatach i którzy nie czuwają. I mogą być rozczarowani. Tak jak rozczarowani byli, kochani, zobaczmy, ci proroccy uczniowie, o czym za chwilę. Ale teraz, kochani, błogosławieństwa, które przeżył Elizeusz, wiersz 8. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj przeszli po suchej ziemi. Patrzcie, pierwsza rzecz i pierwsze błogosławieństwo, kiedy jesteśmy blisko Pana, nie wiadomo, w którym momencie może zdarzyć się cud. Patrzcie, tamtych 50 też chciało cud. Prawda? Oni byli uczniami prorockimi, oni się tego uczyli, ale ponieważ nie było ich blisko Pana, w momencie, kiedy Pan uczynił cud, tam ich nie było, a Elizeusz był. Zobaczcie, stanęli nad wodą i problem. Kochani, bardzo często w naszym życiu przeżywamy problemy, kiedy stajemy nad wodą i wydaje nam się, że to jest woda nie do przekroczenia, że ta choroba jest nie do uzdrowienia, że ten problem finansowy jest nie do rozwiązania, że, kochani, mamy taką górę problemów, że nigdy nie potrafimy sobie z tym poradzić. Ale jeżeli idziemy z Panem, dla Pana nie ma problemów. Zobaczcie, Eliasz ściąga płaszcz, uderza płaszczem, kochani, o wodę, woda się rozstępuje i Eliasz przechodzi. Ponieważ Elizeusz był blisko Pana, to również przychodzi. Ja przypuszczam, że tych 50 też chciało spróbować, ale zanim zbiegli z górki, to już woda się z powrotem połączyła. I może się kilku utopiło, prawda? Czyli zobaczmy, kochani, być blisko Pana to warto, bo nie wiadomo, w którym momencie przeżywamy cuda, przeżywamy Boże błogosławieństwo. Niektórzy ludzie zaniedbują sobie chodzenie na nabożeństwo. A właśnie na tym nabożeństwie, kiedy Ciebie nie było, działał Duch Święty, działała Boża moc. Bóg uzdrawiał, Bóg czynił wspaniałe dzieła. A potem ktoś do Ciebie dzwoni: siostro, bracie, żałuj, że nie byłeś. Takie błogosławione chwile. Nie było Ciebie. Dlatego zobaczmy, być blisko Pana, kochani, oznacza, że w każdej chwili możesz przeżyć cud. W każdej chwili może zadziałać Duch Święty, bo Duch Święty wieje tak, jak On chce, prawda? Tak, jak On chce, to jest wiatr. I właśnie na tym nabożeństwie środowym dzisiaj może Duch Święty przyjść i w szczególny sposób Ciebie dotknąć, bo Ty tu jesteś, bo chcesz być blisko Pana, halleluja. To jest właśnie Boże działanie. I zobaczmy, tak Elizeusz to przeżył. Czyli pierwsza rzecz bardzo ważna, kiedy jesteś blisko Pana, nie wiesz, kiedy możesz przeżyć cud. Bo Pan decyduje, kiedy przeżywamy cuda, kiedy dzieją się cuda, prawda? Kiedy, kochani, zostajemy uzdrowieni i kiedy Pan naprawia nasze problemy. Stanęli nad wodą, zobaczcie, a ta się rozstąpiła. I Elizeusz przeszedł suchą nogą, bo był blisko Pana, halleluja. Kochani, wiersz 9. Druga wspaniała rzecz i drugie błogosławieństwo, które przeżył Elizeusz. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. Patrzcie, jakie cudowne nabożeństwo. Tych 50 prorockich uczniów, kochani, z daleka siedzieli, nie słyszeli tego, bo oni już przeszli przez rzekę, nie doświadczyli cudu.
Kolejne błogosławieństwo, które im zabrakło. Elizeusz słyszał głos swojego Pana: co chcesz, abym tobie uczynił? Patrzcie, jaka wspaniała rzecz. Słyszeć taki głos od swojego Pana, prawda? I ten głos słyszymy wtedy, kiedy jesteśmy blisko Pana. Kiedy jesteś blisko Pana, w każdej chwili Pan może przemówić i twoja prośba będzie wysłuchana. Amen? W każdej chwili. Ale być blisko Pana. Kochani, prawda jest taka, że Pan Bóg nie używa mikrofonów. Pan Bóg nie używa tub, bo mógłby, prawda, Eliasz się obrócić i przez rzekę krzyczeć do 50: hej, chcecie coś ode mnie? To chodźcie tutaj. Na Śląsku mówią tutaj. Jeżeli nie wiecie, co znaczy, znaczy tutaj. Kochani, zobaczcie, nie, Bóg nie krzyczy. I Chrystus nie krzyczy. I Eliasz też nie krzyczy. Po prostu sobie szli. Elizeusz obok niego, bo aż 3 razy powiedział: ciebie nie opuszczę. I w pewnym momencie, kochani, znienacka, to jest działanie Boże, to jest działanie Ducha Świętego. W pewnym momencie, znienacka, prorocy najczęściej mówią: doszło mnie, co? Słowo Pana. I właśnie doszło Elizeusza takie słowo. I Eliasz się obraca i powiada do Elizeusza: co chcesz, abym tobie uczynił? Patrzcie, jak pięknie żyć z Jezusem. W każdej chwili możemy doświadczyć cudu, po pierwsze, a po drugie, w każdej chwili możesz usłyszeć głos: co chcesz, abym tobie uczynił? Pamiętacie, kochani, wiele cudów z Ewangelii opisanych przez ewangelistów, kiedy to Jezus zatrzymywał się, wcale nie krzyczał, zatrzymał się przed człowiekiem, który akurat był w pobliżu Niego. I powiada: co chcesz, abym ci uczynił? I oto ślepy Bartymeusz powiada: Panie, abym przejrzał. Oto pamiętacie tego paralityka przy sadzawce Betesda: Panie, nie ma człowieka, który mógłby mi pomóc. Ale właśnie był blisko Jezus. Był Jezus. I dlatego też patrzcie, być blisko Pana, kochani, oznacza, że w każdej chwili nasza modlitwa może być wysłuchana. Ale niekoniecznie dzisiaj. Dlatego warto powiedzieć Panu: Panie, rok 2007 to jest rok, kiedy ja chcę być blisko Ciebie. To wystarczy, kochani. Pan Jezus już będzie wiedział, że Ty się zadeklarowałeś, zadeklarowałaś, i Pan Jezus będzie wiedział, że kiedy przyjdzie czas czynienia cudów, Ty tam jesteś, Tobie zależy. Kiedy Pan będzie odpowiadał na modlitwę, Pan będzie wiedział, pamiętał o Tobie, bo Ty jesteś blisko Pana, bo Ty chcesz odpowiedzi i Ty chcesz Bożego błogosławieństwa. Kochani, trzecia wspaniała rzecz, którą przeżył Elizeusz, wiersz 10. A on odpowiedział: o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od Ciebie wzięty, spełni Ci się to, a jeśli nie, to się nie spełni. Kolejna rzecz, którą przegapili uczniowie proroccy. Kochani, wydawałoby się, że uczniowie proroccy powinni być na dużo wyższym poziomie duchowym. Że uczniowie proroccy to są ci, którzy, kochani, już chodzą z głową w chmurach, a wcale nie. I tak nam się też często wydaje, że pastor to ten, który jest niekoniecznie. Kochani, niekoniecznie. To wszystko zależy od nas, zobaczcie. Zwykły, przeciętny chrześcijanin, którego imię brzmi Elizeusz, wygrał swoje życie, mimo że nie był uczniem prorockim, tylko dlatego, mimo że nie prorokował, mimo że może, kochani, nie był nawet może ochrzczony Duchem Świętym. Ja tak teraz mówię naszym językiem, prawda? Ale chciał być blisko Pana. Chciał być blisko Pana. A my często praktykujemy takie chrześcijaństwo uczniów prorockich. Na emocjach, kochani, tam, gdzie są konferencje, tam, gdzie jakieś coś... Nie. Chrześcijaństwo to po prostu być blisko Pana. To po prostu codzienne chodzenie z Panem. Panie Jezu, ja chcę się przytulić do Ciebie. I Panie Jezu, codziennie rano, kiedy wstanę, chciałbym, abyś mnie przytulił, abyś wziął mnie za rękę. Ja chcę iść tam, gdzie Ty. Ja chcę słyszeć Twój głos. A kiedy będą cuda, ja chcę tam być w środku tych wydarzeń. A kiedy będziesz odpowiadał na modlitwę, ja też tam chcę być, Panie Jezu. To jest chrześcijaństwo. I dlatego też, kochani, to Wam życzę, abyśmy tak mogli przeżywać każdy dzień w roku 2007. I teraz zobaczcie wiersz 10, kochani. Kiedy żyjemy blisko Pana, w którymś momencie możemy coś ciekawego zobaczyć.
Zwróćmy uwagę na słowo ujrzysz. Ujrzysz. Zobaczcie w wierszu 9, odpowiem ci. W wierszu 10, ujrzysz. W wierszu 8, cuda. Czyli zobaczmy, kochani, kiedy żyjemy blisko Pana, naprawdę możemy przeżywać wspaniałe chwile. I możesz coś ujrzeć. Kochani, coś zobaczyć. Nasze oczy mogą przeżywać wspaniałe chwile, kiedy Bóg czyni wielkie rzeczy i nasze oczy będą oglądały. W Biblii jest nawet taka obietnica, twoje oczy będą oglądały. Ale kiedy będziemy oglądali? Kiedy jesteśmy blisko Pana. Przypuszczam, że ci prorocy, uczniowie siedzieli gdzieś tam na wzgórzu, ale kiedy odszedł już daleko, Eliasz z Elizeuszem nie widzieli. Nie widzieli. Widział Elizeusz, dlatego że był blisko Pana. Szedł razem z nim. Krok dzień za dniem, każdy dzień roku 2007 rano wstaję i mówię jak Elizeusz: Panie, ja dzisiaj chcę być blisko Ciebie, amen. Ja dzisiaj chcę iść razem z Tobą, bo ja chcę widzieć, ja chcę słyszeć Twój głos, ja chcę widzieć cuda, ja chcę oglądać działanie Ducha Świętego w moim życiu, halleluja. Kochani, zobaczmy, to jest życie chrześcijańskie i to jest wspaniałe błogosławieństwo. I wiersz 11. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Ani chciałbym zwrócić uwagę na dwa słowa, które występują tutaj w tym wierszu. Ogień. Kiedy jesteś blisko Pana, doświadczasz ognia. Na obozie mówiłem, jeden wykład miałem na temat ognia. Kochani, Bóg chce zapalić nas. Bóg chce, abyśmy żyli w ogniu, abyśmy byli, kochani, pełni ognia. Ten ogień jest symbolem Ducha Świętego, symbolem Bożej mocy. I kochani, zobaczmy, kiedy Elizeusz był blisko Eliasza, doświadczył ognia. Kiedy idziemy blisko Pana Jezusa Chrystusa, idziemy razem z Jezusem do pieca ognistego, ci, co byli na obozie, pamiętają, i Pan Jezus zapala nas swoim ogniem i przeżywamy ogień Boży. Ale kochani, kiedy jesteśmy z daleka od ogniska, to tylko może widzimy. To ja mówiłem na obozie również, kochani, te przykłady, kiedy Piotr tylko grzał się przy cudzym ognisku. Był w blasku cudzego ogniska, ale nie był w samym centrum ognia. A patrzcie, kiedy jesteśmy blisko Pana, kiedy chodzimy z Panem, przeżywamy, doświadczamy ognia Bożego, halleluja. Ognia prosto z nieba, zobaczcie. Bo to ognisty, kochani, ten wóz zabrał Eliasza. Elizeusz był przy tym i Elizeusz przeżył wspaniałe błogosławieństwo. Zobaczmy kolejny wiersz, wiersz 12. Elizeusz zaś widząc to zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico, i już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części. Piękna, kochani, kolejna wspaniała myśl. Kiedy jesteś blisko swojego Pana, zapragniesz modlitwy i doświadczysz cudownej społeczności z Panem, który w tym momencie zaczyna być Twoim tatusiem. Wiecie, tylko bliskość z Panem powoduje, że chrześcijanin zaczyna przeżywać społeczność z Bogiem jako tatusiem. Ja bardzo przeżywam Boga jako mojego tatusia. Ja bardzo się cieszę, że jest moim tatusiem. Ja wiem, że ja mogę usiąść u niego na kolana. Ja wiem, że mogę się przytulić. Ja wiem, że on mnie przytula. Ja wiem, że on do mnie mówi: Rysiu, mój synku umiłowany, i tak dalej, i tak dalej. I kochani, mam dużo kazań na temat tatusia. I kiedyś jedna siostra ze zboru po takim bardzo ciepłym kazaniu o Bogu jako tatusiu przyszła do mnie i z takim krytyczną myślą powiedziała: ja tego w ogóle nie rozumiem. Jak Bóg może być tatusiem? Bo kochani, tylko ci, którzy są blisko Pana, rozumieją, co to znaczy mieć Boga tatusia. Zobaczcie, jak zawołał Elizeusz: ojcze mój, ojcze mój. Kochani, kiedy Chrystus modlił się, zawsze wypowiadał do Ojca słowo Abba, a Abba po aramejsku znaczy tatuś. On wiedział, co to znaczy mieć Boga tatusia. Boga tatusia. I kochani, zobaczcie, Elizeusz to samo przeżył. Miał Eliasza jako swojego Pana, bo tam kilka razy wcześniej mówił do niego: Panie, a w końcu woła: ojcze,
Ojcze. I kochani, kiedy przeżywamy bliskość Boga, kiedy jesteśmy blisko Jezusa codziennie, tak naprawdę możemy wtulić się w Jego ramiona i możemy czuć się bezpiecznie i możemy czuć się schowani w Jego miłości i możemy wiedzieć, że On nas naprawdę kocha, bo to jest relacja Ojca z Synem, relacja Ojca z córeczką swoją. Tatusiu się modlimy wtedy, nie Ojcze. Ktoś kiedyś powiedział, że tak łatwo zostać ojcem, ale tak trudno być tatusiem. A Bóg jest tatusiem. Jest naszym Abbą, kochani. I to jest takie piękne. Zobaczcie, że Elizeusz woła: Ojcze, tatusiu. I kochani, prawdziwe chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo, które polega na tym, że ja jestem blisko Pana. A kiedy jestem blisko Pana, kochani, ja się nie boję do Niego się przytulić. Ja się nie boję położyć, kochani, swoją głowę na Jego łonie, tak jak czynił apostoł Jan, pamiętacie, z Chrystusem. Miał takie relacje. I to jest takie piękne, że chrześcijanin może czuć się bezpieczny, kochany, błogosławiony, bo ma Ojca w niebie, nie tylko Pana. Przed Panem trzeba stanąć na baczność. Przed Panem, kochani, trzeba, kochani, z bojaźnią i ze drżeniem. Ale przed tatusiem ja się czuję taki spokojny, taki bezpieczny i taki kochany, bo mój Bóg jest moim tatusiem. To jest, kochani, to prawdziwe chrześcijaństwo, które możemy przeżywać, kiedy jesteśmy blisko Pana. I jeszcze jedna myśl, kochani, zobaczmy, jak tutaj modli się Elizeusz. Ojcze mój, pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części. Prawdziwe chrześcijaństwo to również chrześcijaństwo pełne pokuty. Kochani, to nie jest chrześcijaństwo takie agresywne i takie pełne dumy. Bo mój tatuś mnie kocha, to znaczy, że ja mogę wszystko robić, co chcę. Nie. To jest również rozdzieranie szat, to jest również modlitwa pokutna. Panie tatusiu, zgrzeszyłem. Tatusiu, wiem, że źle zrobiłem, ale ja wiem, że Ty mnie przebaczysz. Ja wiem, że Ty, że zawsze mogę przyjść i wyznać swój grzech. Tatusiu, ja... To jest to, kochani. Takie piękne chrześcijaństwo, które polega na tym, że Bóg kocha, że Bóg przebacza, że Bóg błogosławi. I 13 wiersz, kochani, kolejna piękna myśl wynikająca ze społeczności z Panem. I podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Kochani, kiedy jesteśmy blisko Pana, ubieramy szaty swojego Pana, a te szaty Pana to jest moc, to jest autorytet, to jest wiara, to jest pomazanie, to jest szczególne dotknięcie naszego Boga. I zobaczmy tę kolejność, kochani. Wiersz 13 następuje po wierszu 12. Nie będziemy chodzili w pomazaniu naszego Pana i nie będziemy przeżywali błogosławionych chwil Pana i nie będzie to świeże namaszczenie naszego Pana spoczywało na nas, dopóki nasze szaty będą na naszym życiu. Zobaczcie, co zrobił Elizeusz. Rozdarł na dwoje swoje szaty i wtedy dopiero mógł założyć płaszcz Eliasza. I Biblia nam powiada, kochani, że modlitwa Elizeusza została wysłuchana, bo kiedy on prosił o podwójną moc Eliasza, to się stało. I w Biblii jest opisanych 16 cudów Eliasza, a Elizeusz uczynił 32 cudy. Dokładnie dwa razy więcej, bo był blisko swojego Pana. A ci proroccy, uczniowie, ile cudów uczynili? O żadnym Biblia nie powiada. O żadnym, bo to byli tylko ci, którzy z daleka patrzą. I dlatego też, kochani, ta historia tak bardzo porusza moje serce, bo ja wiem, że kiedy ja jestem blisko Pana, kochani, to ja będę słyszał Boży głos, to ja będę miał statusia w niebie, to ja będę oglądał cuda, moja modlitwa będzie wysłuchana i ja też, kochani, będę wiedział, co to znaczy przebaczyć, mieć przebaczone grzechy i będę wiedział, co to znaczy nałożyć płaszcz mojego Pana, płaszcz Bożego pomazania i chodzić w pomazaniu Ducha Świętego. Halleluja! A kiedy ja chodzę w pomazaniu Ducha Świętego, kiedy ja mam płaszcz, kochani, mojego Pana, płaszcz tego namaszczenia na sobie, kiedy przychodzi problem, ja wiem, co z nim zrobić. Patrzcie, Eliasz został wzięty, Elizeusz zabiera płaszcz Eliasza i przychodzi z powrotem woda. Z powrotem problem. Po raz kolejny. I kochani, nie ma już Pana. I co teraz? Ale ma płaszcz Pana, ma Boże pomazanie,
To samo pomazanie, które mają Eliasz, teraz Elizeusz trzyma w ręku. I zobaczcie wiersz 14. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. Halleluja! Patrz, jakie to piękne. Kiedy żyjemy blisko Pana, kochani, mamy Boże namaszczenie, Bożą moc, Duch Święty jest w nas i Chrystus powiedział, jeżeli będziecie blisko mnie, to te same rzeczy, które ja czyniłem i wy czynić będziecie, a nawet większe. Amen? Zobaczcie, co Elizeusz zrobił. Był blisko Pana. I nawet jeżeli Pana nie było, on miał płaszcz Eliasza, on miał Boże namaszczenie. Duch Święty był z nim, tak samo jak był z jego Panem. A dlaczego był z nim? Bo on go poprosił. I on zadeklarował, ja chcę być blisko mojego Pana. Bracia i siostry, rok 2007 może być wygrany. Jest wygrany, kiedy staniemy jak Elizeusz i powiemy, Panie, ja chcę być blisko Ciebie. Panie, ten rok deklaruję, że ja chcę chodzić z Tobą. Panie, niech Twoje namaszczenie, niech Twoja moc, niech Twoja chwała będą ze mną, bo ja wiem, że kiedy przyjdą problemy, a na pewno przyjdą, ja sobie z nimi poradzę, bo Twój płaszcz jest w moim życiu. Amen? Kochani, to jest chrześcijaństwo. I to jest takie piękne. I też, kochani, tak skryć się w tej miłości tatusia. Jakie to wspaniałe, wiecie, wiedzieć, że mój tatuś, ojciec nie spełnił się, ziemski ojciec, ale tatuś nas kocha. Ta siostra przyszła z taką goryczą. Co ty mówisz o Bogu, o jakim tatusiu? Bo ona nie miała tatusia, ona nie wiedziała, co to znaczy miłość tatusia. Ale możemy tego doświadczyć, kochani, możemy, kiedy będziemy blisko Pana i kiedy nasz Pan, kochani, otoczy nas swoją miłością, swoim ciepłem i swoim błogosławieństwem. Także zobaczcie, rozstąpiły się wody, Twoje wyznanie zacznie działać w mocy, woda ustąpi, problemy, kłopoty, to, co przeszkadza nam wędrówce za naszym Panem, kochani, to zostanie usunięte w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. A teraz, kochani, co się dzieje i co przeżywają ci, którzy stoją z daleka i patrzą? Ta druga grupa chrześcijan. Chciałbym, kochani, abyśmy mocno to zauważyli. Kochani, po pierwsze, nic nie przeżywają. W wierszu 7 czytaliśmy, poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu, z dala. Na uboczu i z dala. I kochani się tylko patrzyli. I chciałbym pokazać nam pewien werset biblijny, kochani, o takich ludziach. Kiedy otworzymy sobie drugą księgę Mojżeszową, 33 rozdział i wiersz 8, to tam jest takie piękne słowo na temat Mojżesza. Mojżesz był blisko Pana. Ale nie wszyscy towarzysze Mojżesza chcieli być blisko Pana. I zobaczcie, kochani, co się działo. 33 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. I przeczytam od wiersza 7. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot. Rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia. To też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. I wiersz 11, nawet 10. I widział cały lud sług obłoku stojący u wejścia na namiotu i wtedy powstawał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swojego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, przy czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa, jego Jozue syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Patrzcie, jaka przykra historia, kochani. Wydawałoby się, że bardzo pozytywna, ale wcale nie. Biblia powiada, Mojżesz codziennie rano brał swój namiot, przechodził przez środek całego obozu. Biblia powiada, wychodził za obóz, rozstawiał swój namiot, a wszyscy z obozu wystawiali głowy i patrzyli się, co też Mojżesz robi. A kiedy Mojżesz rozstawił swój namiot, i kochani, kiedy Biblia powiada, że w tym namiocie uklęknął przed Panem i zaczął mieć z Panem społeczność, wstępowała chwała Boża.
obłok pojawiał się nad namiotem. A co się działo w obozie? A wszyscy w obozie znowuż wystawiali głowy. Patrzcie, obłok, zobaczcie, co się dzieje. A wiecie, co było w namiocie? A w namiocie obłok pański spoczywał, a Mojżesz rozmawiał twarzą w twarz. Był blisko Pana, przeżywał Boga, widział Boga. Biblia powiada, że jego twarz tak jaśniała, że musiał zakrywać nawet swoją twarz, bo Izraelczycy nie mogli patrzeć. Kochani, jakie to piękne, patrzcie, być blisko Pana. I kochani, potem, kiedy wstawał, wchodził do namiotu, a wszyscy znowuż gapie. Ci sami ludzie, patrzcie. I dlatego też, kochani, chciałbym zachęcić was, kiedy rano wstaniecie, zbudujcie sobie taki namiot. Nie bądźmy gapiami. Nie bądźmy tylko tymi, którzy od czasu do czasu przyjdą na nabożeństwo, a kochani, w tygodniu zapomną o tym, żeby żyć blisko Pana. Zobaczcie, jak pięknie można przeżywać Boga, kiedy mamy swój namiot. Miej swoje miejsce. Chciałbym ci zachęcić, bracie i siostro, w tym roku 2007 umów się z Panem. Panie Boże, to jest ta kanapa. Panie Boże, tu jest ten metr kwadratowy dywanu i tutaj z Tobą codziennie rano chcę się spotkać. Zobaczycie, że Bóg tam przyjdzie i Bóg będzie czekał na Was, kochani. Ja to przeżyłem. Właśnie tak się z Bogiem umówiłem i powiedziałem, Panie Boże, właśnie w tym kawałeczku codziennie rano będę tu na Ciebie czekał. A Bóg powiedział, a ja będę na Ciebie czekał, halleluja. I spotkaliśmy się wiele razy, tak jak Bóg spotkał się z Mojżeszem i Boża chwała zapełniała. A inni tylko stali się gapili. Gapiostwo. A ten przeżywał, a ten widział Boga, a ten przeżywał cuda, a ten, kochani, Elizeusz, zobaczmy, przeżył cudowne błogosławieństwo. Zobaczcie wiersz 15. Wracam, kochani, do tej drugiej księgi królewskiej, drugiego rozdziału. I wiersz 15 powiada, a gdy to zobaczyli sprzeciwka uczniowie proroccy z Jerycha, rzekli, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. Patrzcie, jeden przeżywa Boże błogosławieństwo, jeden chce być blisko Pana i jest blisko Pana, a ci gapiowie nic im nie zostało, jak tylko się kłaniać mężom Bożym. Kim wolisz być, bracie i siostro? Przeżywać wielkość Pana, czy tylko z daleka patrzeć i, kochani, się kłaniać, i zazdrościć, i krytykować, i, kochani, być takim gapiem, który siedzi w ławce i wszystko przeżywa odwrotnie niż trzeba. Patrzcie, jakie to piękne chrześcijaństwo. Być tak jak Elizeusz, blisko Pana, przeżywać, kochani, swoje życie, chodzić z Panem, nosić płaszcz swojego Pana, chodzić w pomazaniu Ducha Świętego. I, kochani, być blisko Boga. A inni patrzą i zazdrości się kłaniają, bo nic im więcej nie pozostaje. Chciałbym, kochani, życzyć wam, aby cały wasz zbór w roku 2007 był zborem właśnie takich Elizeuszy. Powiedz dzisiaj Panu, Panie, ja chcę być jak Elizeusz. Ja chcę przeżywać, ja chcę stać w centrum wydarzeń, w centrum tam, gdzie Ty jesteś, a nie tylko stać z daleka i kłaniać się mężom Bożym. Prawdziwy mąż Boży nie oczekuje oklasku. Prawdziwy mąż Boży po prostu chodzi z Panem i przeżywa Boże błogosławieństwo. Zobaczcie wiersz 16. I rzekli do niego, oto jest pośród Twoich sług 50 dzielnych mężów. Patrzcie, jak o sobie mówią. Tu jest 50 dzielnych mężów. Niech więc idą i szukają Twojego Pana, może uniósł go Duch Pana i rzucił go na jedną z gór albo w jedną z dolin, lecz on odpowiedział, nie posyłajcie. Kochani, nie wierzą w przeżycia, podważają cuda, zadają pytania. To są ci, którzy stoją z daleka. Kiedy czytamy wiersz 17, to Biblia powiada, że są rozczarowani. Zobaczcie, co się stało. A gdy natarczywie najnapierali, rzekł, poślijcie. Posłali więc 50 mężów i ci szukali 3 dni, lecz go nie znaleźli. Rozczarowanie przychodzi bardzo szybko. Kiedy tracimy społeczność z Bogiem, kiedy nie żyjemy z Bogiem, kiedy, kochani, tracimy czas na modlitwę, kiedy nie mamy czasu na czytanie Biblii, kiedy nie mamy czasu na chodzenie na nabożeństwa, inni przeżywają, a my jesteśmy rozczarowani. Bo, kochani, to się nie dzieje nic automatycznie. Bo przez to, że kiedyś przyjęliśmy Chrystusa,
Chrystusa, to nie mamy żadnej gwarancji, że będziemy przeżywać Boga. Jedynie przeżywają ci, którzy są blisko Pana. Amen. Ci wierzą w cuda, ci doświadczają cudów. Bóg wysłuchuje ich modlitwy. Kochani, oni chodzą w namaszczeniu Ducha Świętego. Oni mają czas na modlitwę. Oni mają swój namiot zgromadzenia. A inni zaglądają, zazdroszczą, a jeszcze krytykują, a jeszcze, kochani, stoją rozczarowani. Dlatego też, kochani, niech ta historia pokaże nam. Ona już tak dawno do mnie przemówiła. Jeszcze raz na nowo dzisiaj przeżywam, że warto być blisko swojego Pana. To jest nasz tatuś, nasz Bóg, nasz kochani przyjaciel, który chce nam błogosławić. I wiersz 18. Gdy powrócili do Niego, On zaś mieszkał wtedy w Jerychu, rzekł do nich: czy nie mówiłem wam, nie chodźcie? Kochani, posłuszni wykonują działania według swojej woli i bez efektu. Ilu chrześcijan jest takich, którzy się nacharowali, napracowali i nie ma żadnych efektów? Zobaczcie, efekty są tylko wówczas, kiedy chodzi o naszego Pana, kiedy nasz Pan prowadzi nas, nasz Pan błogosławi i nasz Pan, kochani, jest tym, cudowne chwile nam przygotowuje. I ja wierzę, że rok 2007, kochani, jest rokiem Bożego błogosławieństwa, Bożej chwały i Bożej mocy. I dlatego też na zakończenie chciałbym odczytać jeszcze jedną historię z drugiej księgi Kronik, już tylko tak pokazać nam rozdział 15. Kochani, jest to historia pewnego króla Asy. Bardzo był mądry król i król postawił sobie jeden cel. Będziemy szukać Pana, dokładnie tak jak Elizeusz. I zobaczmy, co się działo, kochani, kiedy ten reformator, ten król w królestwie rozbitym, kochani, w królestwie, które nie miało powodzenia, w królestwie, kochani, które prawie było na granicy wejścia w niewolę, otrzymali błogosławieństwo i zwyciężyli, dlatego że był mądry przywódca. I wiecie, co zrobili? Przeczytajmy, wiersz drugi. Wyszedł wtedy naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, ty Aso, i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici, Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z Nim. A jeżeli Go szukacie, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeżeli Go opuścicie, i On was opuści. I dalej, przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga. Nie miał też kapłana, który by go nauczył, i nie miał zakonu. I co się działo? W tej swojej udręce zwrócił się do Pana, Boga Izraelskiego, i szukał go. On też pozwolił im się znaleźć. I zobaczmy wiersz 15, już zakończenie tej historii w domu sobie przeczytajcie. I może 14. I złożyli donośnym głosem przysięgę Panu wśród radosnych okrzyków i dźwięku trąb i rogów, i radowali się wszyscy Judejczycy z tej przysięgi, gdyż złożyli ją ze szczerego serca i ochotnie powzięli postanowienie, że będą szukać Pana, a On pozwolił się im znaleźć i udzielił im spokoju ze wszystkich stron. Halleluja! To jest, bracia i siostry, to! Halleluja! I dlatego też, kochani, możemy wygrać ten rok, możemy wygrać życie i walkę o nasze rodziny. Patrzcie, Asa był mądrym królem i wygrał całe królestwo. I radowali się, i całe królestwo przeżywało czasy spokoju. Dlaczego? Bo szukali Pana. Szukajcie Pana, póki można Go znaleźć. Kochani, rok 2000, kiedy Pan chce, abyśmy Go szukali. Ja tak czuję w swoim sercu, dlatego to dzisiejsze kazanie, ta usługa dla każdego z was i też przypomniałem sobie, kochani, to piękne słowo, tę historię o Mojżeszu, o Asie, którzy szukali Pana i wygrali, bo Pan dał się im znaleźć. Amen. I ponieważ głośno zadeklarowali. Nie wiem, czy taka moc, że mikrofony wysiadają. Ponieważ głośno zadeklarowali, kochani, Pan dał się znaleźć. Ja myślę, że to było piękne nabożeństwo. Mojżesza, Elizeusza i Asy. Kiedy stanęli przed Panem, powiedzieli: Panie, ja chcę. Postańmy do modlitwy.